Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w hodowli Duchy Gór. Dzisiaj jak zawsze chciałem Państwu przybliżyć owczarka środkowoazjatyckiego. W poprzednim filmie mówiłem, że powiem trochę o typach głowy. Chciałbym powiedzieć też troszkę o oczywiście o historii tej rasy. I tutaj w zależności od rejonizacji te psy występowały w różnych typach. Powstało wiele mitów i legend na temat owczarka środkowoazjatyckiego dzisiaj, czyli Central Asia Shepherd. Wcześniej mówiło się na to osa, owczarek środkowoazjatycki. Pierwszym takim kynologiem nieżyjącym już, jednym z najwybitniejszych rosyjskich kynologów, był Mazowier. Zawarł on w książce Plemienne dzieło w służebnym sabakostwie jak gdyby pierwszy zarys, jakie te psy były. To była taka namiastka. On pisał o ciężkim typie, wyróżnił w zasadzie dwa typy. Typ górski, taki typ potężny, ciężki, o bogatej pokrywie włosowej, i typ pustynny, równilny, lżejszy według niego, ruchliwszy, z krótszym włosem. Natomiast to wszystko uległo zmianie, gdy w latach 70. po Uzbekistanie, Turkmenii i Tadżykistanie zaczął jeździć Łabuński. Świetny kynolog, który przez około 20 lat śledził tą rasę w tamtejszym regionie. I on jakby zaprzeczył tym typom Mozierowa, gdyż okazało się, że ten typ górski wbrew pozorom jest typem lżejszym, a typ pustynny, już jak gdyby idąc dalej od w Turkmenii, jakby co, w głąb pustyni Akhshabad, gdzie ten typ wcześniej wydawałoby się był lżejszy, był typ mocniejszy, ciężki, nawet czasami limfatyczny. Co do jakby tu przybliżyć na tamten okres czasowy, wzrost tych psów to było od 62 nawet do 90 cm w kłębie, waga od 40 do 80 kg. I w zależności od rejonizacji psy były związane ściśle z eksterierem. Eksterier to była też o użytkowości tego psa. I tak na przykład o Tadżykach psach pisze się, że były to psy lepiej przystosowane do różnych warunków. Są bardzo żywotne te psy. I krzyżówki z psami z Turkmenistanu dawały dobre rezultaty. Natomiast tutaj mówimy też o latach 70., 80. Dzisiaj się to zupełnie zmieniło, ale o tym powiem za chwilę. W Kazachstanie występował typ lepszy, chociaż dotarłem do takich artykułów na temat Kazachstanu i kazachskich psów dosyć obszernym. Natomiast jest do końca ten Kazachstan niezbadany, jeżeli chodzi o pogłowie owczarka środkowoazjatyckiego. I tutaj mówi się, że te krycia też były, dużo tam występuje harta wśród tych psów, chociaż nie jest to do końca uzasadnione. I teraz, jeżeli chodzi o Turkmenię i ałabaje, o których tak mówię, co to znaczy w ogóle ałabaj? To znaczy priestri
to jest pstrokaty, inaczej w kulturze, w literaturze turkmeńskiej znaczy ałabaj. Turkmenia słynie z najlepszego pogłowia, chociaż muszę też odnieść się do różnych źródeł, które czytałem, że powiedzmy w latach 80., 90. to wszystko strasznie podupadło. Dzisiaj chce się odzyskać to dziedzictwo kulturowe, jakim też był ten pies, dlatego prezydent Turkmenistanu ma hodowlę. One się, te psy, różniły w zależności też od rejonizacji w Turkmenistanie. Mówi się, że te najlepsze turkmeńskie psy były wysoko w górach, gdzie kynolodzy w zasadzie nie mieli do nich dostępu. No to był średni poziom podgłowia pod względem eksterieru. Co można powiedzieć jeszcze? Myślę, że te psy, które jakby inaczej, są hodowle, w których dzisiaj jakby odtwarza się te najlepsze turkmeńskie psy. To jest hodowla karakułów bodajże i arudaria. Także ściśle w Turkmenistanie skupiają się najlepsze psy. No, jeżeli chodzi o Afganistan i tutaj się śmieję, turystykę ekstremalną, to do Afganistanu ponoć poszły najlepsze Azjaty razem ze stadami bajskimi. Dlaczego? Dlatego, że te stada bajskie miały najlepszych czabanów, były największe i warunki klimatyczne zrobiły niesamowity odsiew, jeżeli chodzi o pogłowie tych psów. Zostawały tylko i najlepsze osobniki. Dlatego dzisiaj mówi się, że w Turkmenistanie i w Afganistanie, a zwłaszcza w Afganistanie, są najlepsze Azjaty. Charakteryzowały się one świetną odpornością, zaciętością, doskonałym zdrowiem, no takim czyniła je natura, chociaż nie tylko, bo też mówi się, że Łabuński powiedział, że nie tylko natura kształtowała tego psa, że też wraz z koczownikami, ludami, które się przemieszczały, ten pies też zmieniał się na tej podstawie. Co można powiedzieć jeszcze o typach dzisiejszych? Aha, a wracając do Afganistanu. W Afganistanie czasami puszczę film, żeby zobaczyć, bo gdzie można zobaczyć psy w Afganistanie? No tylko psy z walk, które walczą w Kabulu. Więc jak puszczam te filmy od czasu do czasu, a tutaj od razu mówię, że ja nie jestem entuzjastą walk, ale jeżeli mówimy o owczarku środkowoazjatyckim, puszczę może Jelcyna, bo Jelcyn tutaj sobie dla przykładu siedzi koło mnie. Biały pies. Dzisiaj zaprezentuję jeszcze Państwu, będę omawiał te psy, ale tylko dzisiaj chciałbym tylko pokazać Omira. Omirku, chodź! Omiru! Chodź, Omirku, chodź! Chodź, Omiru, chodź, chodź! Chodź, chodź, memiszki, chodź, memiszki, chodź! Chodź, memiszki, chodź, memiszki, chodź! Chodź, memiszki, chodź, chodź, no memiszki, chodź! Chodź, memiszki, chodź! Chodź, memiszinko, chodź! Chodź, memiszinko, chodź! Chodź, tak. O, przyszły wszystkie, idą do pani. Pani nie będzie mogła kręcić tego filmu, bo niestety wszystkie przyszły się łasić do pani, nie do pana. Tutaj mamy Omirka, o Mirek kochany, o Jelcynek zazdrosny, jest bardzo zazdrosny. No. Wracając do tego Afganistanu, jak puszczam te filmy, psy, które walczą, no często ludzie się strasznie denerwują, że jak można puścić taki film, ale w jaki inny sposób mam Państwu pokazać takie psy, które właśnie poszły do tego Afganistanu, które mają tak świetny eksterier, zresztą widać to na walkach. Ja sobie pozwolę zabrać sobie
tą suczkę, chodź. Suczka, suczka, no chodź, chodź. Chodź, Memisi, chodź. Memisi, chodź. O Mirek, chodźcie, 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 chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, tak, chodźcie, chodźcie. Grzeczny jesteście. Dzisiaj Państwu pokazuję zupełnie inne psy w duchach gór, bo wiadomo, że można powiedzieć, że już z czarnych psów słyniemy i te czarne psy są filarem naszej hodowli, nie ma co tu dużo gadać, więc, ale mamy też psy, posiadamy też psy białe, psy nowe. Jest tych psów białych u nas. Są to 4 osobniki, 2 samice, jedna z nich tutaj bardzo młoda, 10-miesięczna, więc jeszcze nie ma co jej omawiać, Memisi. Jelcyn już jest dawno omówiony. No i młody Omirek, który ma też 10 miesięcy. Omirku, chodź, chodź Omirku, chodź. No chodź Omirku, chodź. No chodź Omiru, chodź. Chodź, chodź. O, Omiru i Memisi. Omiru i Memisi właśnie, właśnie do mnie przyszły. Więc drodzy Państwo, o i przyszła nasza jeszcze... Oczywiście czarna suczka, mandalka, przepiękna, tak, o i Memisi, i wszyscy są, zazdrośni, tak jak pan opowiada, wszyscy są fajni, tak, o, wszyscy są kochani. No i skończywszy na tym Afganistanie, proszę się tak nie bulwersować, bo ja Państwu chcę po prostu pokazać, gdzie i jak te psy wyglądały i jak wyglądały w tym Afganistanie. Natomiast no, jak bierzemy tego Azjatę, no to bierzmy jego z całym rodowodem. Nie, że to jedne rzeczy tak, a drugie nie. Tak nie można. No Azjata to jest całość. Chodź tutaj, mandalko kochana czarna. Chodź tutaj moja suczko. Wracając do Łabuńskiego, który napisał książkę wydaną w 1994 roku bodajże o tytule Sabaki Srednej Azji, no tam można się dowiedzieć trochę o tych psach, gdzie on podróżował i właśnie tutaj czym się wyróżniał ten pies, gdzie można poczytać trochę o typach, no i dowiedzieć się nieco więcej. Mamy tutaj też mandalkę, bardzo, bardzo młodą suczkę. Chodź mandalko kochana, chodź tu do pana, no chodź tu piękna, pokaż no się, pokaż jaką ty masz główkę, nie bój się, bój pana się tak boisz, co ty się boisz pana, mandalko kochana, czy Jelcysia się boisz, że cię Jelcynek tutaj poupomina. Proszę zobaczyć jaka tu jest fantastyczna głowa bez przejścia. Zaraz o tych głowach sobie powiem. Powiem coś też o czarnym tadżyku, który właśnie czarne tadżyki charakteryzowały się bardzo płynnym przejściem z trzewio, czyli tutaj, z trzewio do mózgoczaszki. No jeszcze ta głowa tutaj się będzie długo rozwijała i jeszcze ta suka ma czas, ale ma przepiękną tą głowę. Marcia, pokaż jak ona sobie tu swobodnie chodzi, nie tylko jak ją trzymam, żeby tutaj Państwo zobaczyli. Memisi nie wolno, to jest młoda suczka, bardzo przepiękna, świetna po prostu suka, zaraz Państwo zobaczycie. No i ta biała suka, potężna suka Memisi, też o wspaniałej głowie, z turkmeńskich linii pochodzi. Oprócz, no, mówiąc o tych czarnych tadżykach, charakteryzują się one tym przejściem z mózgoczaszki do kufy bardzo płynnym. Kufa nieco dłuższa, wyraźnie zaznaczona z lekko zaznaczonymi łukami nadbiowymi. Kufa z tak zwanym garbem, grube, masywne wargi, ale nie mylić masywnych warg, proszę, z wargami, które zwisają gdzieś tam, no bez tych oznak obwisłości. Małe, ciemne oczy, właśnie jak ma ta suka. Czasami spotyka się też jasne oko, ale rzadziej. Nisko osadzone uszy. W odróżnieniu właśnie od czorczoszymy, u czarnych tadżyków obserwuje się bardziej nieco płaskie żebra i wydłużony bardziej format.
W umaszczeniu często spotykane są też białe łapy i tutaj no, w klatkę piersiową, też tak zwaną tą krawatkę. Psy te oczywiście wykorzystywano jako psy parsterskie, ale również były to psy wykorzystywane do spróżowania osad jako wołkodławy. Co można powiedzieć jeszcze, chciałem się odnieść tutaj i tutaj Marcia pokaż tutaj tą głowę, bo tutaj z linii turkmeńskich, prawda, mamy psa Omira. Co można powiedzieć, to jest no, pies w typie Awwa, czyli jeszcze raz mówiąc od słowa priestri, czyli pstrokaty, z tłumaczenia z turkmeńskiego. Średniego lub wysokiego wzrostu, z dobrym kośćcem i głęboką klatką piersiową. Kufę miał nieco krótką, wypełniona z dużą truflą, szeroka u nasady nosa, szeroka u podstawy. Bywa też ta trufla, ta głowa u podstawy bywa z garbem. Ledwo zwęża się ku kierunku trufli, czyli ona nie ma takie tak zwanego, że nie jest taki dziubek po prostu, nie robi się takie coś jak łódka, mówiąc w takim języku, tak zwany, nie robi taki tępy stożek, można powiedzieć. Głowa jest bardzo szeroka, przełom, proszę tutaj zwrócić uwagę, bo tutaj akurat on się bardzo, pewnie Państwo patrzycie, co on ma takiego fioletowego, a mój synek, po prostu się z nim bawił fioletowym falamastrem, więc go ładnie popisał tego naszego Omirka. Wracając jeszcze do tej głowy, przełom tutaj, skieruj kamerę na tą głowę, bardzo słabo zaznaczony, praktycznie niewidoczny, bardzo nisko osadzone ucho, małe oczy. I tutaj takim dobrym przykładem właśnie jest tutaj Omir. Omir, który jeszcze chodzi z Jelcynem, ale do czasu. Widzicie, że on spuścił ogon, bo jednak Jelcyn tutaj jest szefem, królem. Omirku, chodź, Jelcyn! Omir, Jelcyn, Omiru, Jelcyn, chodźcie tutaj, mi się. No wszedł, ale za chwilę będę musiał te psy rozdzielić. No Jelcyn, wiadomo, deklasyfikuje takiego 10-miesięcznego psa, to nie ma o czym rozmawiać, ale jeszcze na tyle jest Omir podporządkowany, że mu się poddaje. Tyle, że widzę, że będę musiał te psy w ciągu jakiegoś miesiąca rozdzielić, bo tutaj Jelcyn, z tego co trochę obserwuję, lekko mi go terroryzuje. Jelcyn, chodź tutaj! Jelcyn, chodź! A przede wszystkim w takiej sytuacji, jak tutaj Państwo obserwujecie, gdzie ja jestem, chodź tutaj, Yellow, chodź tutaj, chodź tu, Jelcyn, ty małpo, gdzie ja jestem na podwórku, to jest bardzo zazdrosny. Chodźmy, Miszki, pokaż tu tutaj swoją głowę. Trzeba jeszcze powiedzieć, że o takim kimś jak Hamidow, który urodził i wychował się w Tadżykistanie, który był wielkim miłośnikiem tej rasy, często jeździł w góry z pasterzami. Co się tyczy, jak on napisał, co się tyczy tych typów, że nie można jednoznacznie określić typu. Są bardzo zróżnicowane, jednak w każdym stadzie psy są zbliżone do siebie typem. Każda otara ma swój specyficzny typ. Po prostu istnieją rodowe gniazda, gdzie w rezultacie spokrewnionych kojarzeń utrwala się typ. W Tadżykistanie takie psy nazywają się sagi dachmardak, od słowa dachmarda, czyli od co oznacza człowieka o sile 10 ludzi. I sag, czyli pies. Pokaż tutaj tego chłopczyka. On opisywał siłę niesamowitą tych psów. I teraz co? Te psy były różne, tak jak wcześniej powiedziałem,
Były typy, które lżejsze, typy górskie, które pracowały w górach, ale były też psy, co trzeba sobie powiedzieć, bardzo potężnej kości, nawet do 19-20 centymetrów. I te psy, ty zazdrośniku, i te psy miały za zadanie wyprowadzanie owiec na pastwiska i sprowadzanie, a już pracowały tam zupełnie, znaczy nie zupełnie, tylko trochę lżejsze psy. Dlaczego one wyprowadzały i sprowadzały te owce, wyprowadzały na pastwiska i sprowadzały? Bo wtedy było bardzo dużo zagrożeń po prostu. Zawsze to wyglądało tak, że widziało się taką otarę pełno kurzu i po bokach szły potężne psy i z tyłu, prawda? Tak to mniej więcej wyglądało. Azjata, pies, czy wołkodław, czy pies kirgiski, czy tadżyk, są to psy, proszę zawsze pamiętać, ściśle związane z plemionami koczowniczymi i z wypasą owiec. I takie psy czabana, które były podporządkowane, reagowały w zasadzie na każdy jego rozkaz. Co można powiedzieć jeszcze tutaj o tych typach głów, które zacząłem omawiać, jeżeli chodzi o omegę. Tutaj przedstawimy, według myczki były to trzy typy głów. Klinogłowe, i tutaj można, to jest taka klinogłowa, jest można zobaczyć, i cegłogłowe. Bardzo delikatne przejście tutaj jest, wyraźnie zaznaczone łuki, co wydawało się z mocniejszym przejściem, ale nie mylić tego z przejściem, tylko bo to tak robić nie należy. Tutaj jest dosyć mocno zapłaszczone, ale te łuki zaznaczono, tu jest mocna, potężna czaszka. Długa głowa, część czaszkowa twarzy. O Jezus, poczekaj, bo pokaż tą głowę. I teraz tak, z profilu ma formę, proszę zobaczyć, długiego, takiego tępego klinu, prawda? Dość częste, rozwinięte, już powiedziałem wcześniej, są tutaj łuki brzwiowe, stwarzające wrażenie ostrego przełomu, ale stwarzające wrażenie, a nie ostry przełom. Mi się chładzie. O Boże, już. Cegłogłowe. Omawiałem to przy... O, tutaj mamy piękną cegłę. Tak samo, proszę zobaczyć u Gremisi. Omawiałem to cegłogłowe przy... jak opisywałem omegę duchy gór. To jest głowa zbliżona do prostopodła ścianu, tak zwane dwie cegły. To znaczy tak, jakby to powiedzieć, przy trufli i na całej tutaj długości ona jest jednakowa. Nie idzie jak gdyby w stożek. To jest kufa tępa, ociosana, wargi grube, mocne. O, pokaż te wargi. Łagodny stop. Łuki praktycznie niewidoczne. Umiarkowanie wyraźne. Szyja bardzo mocna, niewysoka. To jest noszona z dużym podgardlem. I czego wcześniej nie powiedziałem, to podgardle, to się nazywa łołok. I teraz jak Azjata też nawiązuje, walczył, pies się wpił tutaj w ten tuż łołok, on potrafił głowę zawinąć, wbić, jak gdyby kły w trzewio czaszkę i trzymać. Inny pies, Azjata z Azjatą, jak walczył,
to jeszcze nie było takiego wielkiego problemu. Natomiast inny pies, no jeżeli się tu zawiesi, no to Azjata ma go jak przysłowiowy bocian żabę. Co tam liżesz, Jelcynie? Są jeszcze głowy, no nie wolno mi tutaj. Są jeszcze głowy niedźwiedzie. Jest to głowa z nieco, tutaj to nie jest niedźwiedzia głowa. No teraz nie będę jej opisywał. Poza tym tak, no my w hodowli Duchy Gór nie mamy jak gdyby wszystkich tych typów i nie kryjemy tego typu z tamtym. Można kryć niedźwiedziokłowe psy psa głową z cegły. Wtedy daje to też potężną czaszkę, ale nie są tak wyraźne jak w niedźwiedziej głowie policzki. Nie mylić tutaj wyraźności tych policzków też z takimi policzkami jak u pitbulla. Bo to tak Azjata nie powinien wyglądać. Jeżeli chodzi o Azjaty, wracając do tego, jaki ten Azjata powinien być, to jest jedyny pies, który jeśli idzie do ataku, to walczy do końca za swojego pana, za swoje stado i za siebie. Ma ten specyficzny błysk w oku, stanie, uderza klatką piersiową, tak zwaną świecę robi. Dlatego tutaj wilki nie miały szans z takim psem, bo wilk mocno kątowany, on przysiadał na łapę, a Azjata uderzał go z klatki. Momentalnie ten wilk przysiadał. I tutaj, jeżeli robiono takie krzyżówki, a robiono, bo kryto wilkiem samice Azjaty lub co miało też specyficzne, ja już w tej chwili nie pamiętam nazwę, lub lub samica wilka była pokryta ałabajem, ale były to krzyżówki bezsensowne, które albo te psy były agresywne, albo nie nadawały się do pilnowania stada, albo nie nadawały się do pilnowania, do stróżowania po prostu domu, jak psy schodziły z otar. Także nic z tego dobrego, z takich kryć nie wynikało. Ten eksterior tego psa jest ściśle związany z roboczym wykorzystaniem i cechami roboczymi tego psa. No, jak powiedziałem wcześniej, to był taki niestrudzony pomocnik i przyjaciel, chodź tu Memieśli kochana, chodź, i przyjaciel Czabana. Bezwzględnie jemu podporządkowany, wypełniający wszystkie jego komendy, żyjący ściśle według praw stada. Także szczeniaki, które oni mieli, też pracowały i chodziły i patrzyły z dużymi psami. Co możemy jeszcze powiedzieć? No, Azjata na pewno ma świetny aparat ruchu. Jest to pies ruchliwy. Jest to na pewno pies takiej aktywnej reakcji. Tak można też powiedzieć. Myślę, że dzisiaj opowiedziałem Państwu dosyć sporo. Pokazałem młode te białe psy. Nie chcę Państwa też zanudzać tymi wszystkimi, bo to można dostać mętlika w głowie od tych typów i tak dalej. Co tu jest ważne, że dzisiaj odzyskuje się dziedzictwo narodowe, oni odzyskują, jak się ten Związek Radziecki rozpadł i co? I wracają do tego, żeby te psy no były takie jak kiedyś. No, jak najlepsze, żeby je uzyskiwać. I teraz co? Dzisiaj, proszę Państwa, żebyśmy czego nie robili, jak opisałem te typy, cegłogłowe, klinogłowe i niedźwiedziogłowe.
Pozwoliłem sobie dzisiaj na to, ze względu już, że już dziesiąty, to będzie 10 lat, jak zajmuję się Azjatami i prowadzę wraz z żoną i dzieciakami naszą hodowlę Duchy Gór. Dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj na taki zarys i to co mniej więcej w wielkim oczywiście skrócie. No dzisiaj mi przyszło tak do głowy i o tym opowiadam. Natomiast trzeba być świetnym ekspertem, żeby stwierdzić i znać się na tych typach i potrafić ocenić ten typ, żeby nie było tak, że każdy jakiś tam pies będzie, ten Azjata, przepraszam, byle jaki, ktoś powie, o to niedźwiedziogłowy, a to cegłogłowy, a to klinogłowy, to naprawdę trzeba się znać na tych psach. Ja widziałem tych Azjatów setki, naprawdę setki. Przeczytałem dosyć bardzo dużo. Jeździłem teraz, wybieram się, o ile żona pozwoli, to chciałem zabrać córkę do Kirgistanu. Sam mam wykupiony już lot w okresie wakacyjnym z moimi dwoma przyjaciółmi i spotkamy się z ludźmi, którzy mają te Azjaty i na pewno podzielę się z Państwem informacjami na ten temat i zdjęciami i tak dalej, no, ale bo to jest to jak gdyby jest przyszłość. Natomiast dzisiaj trzeba tego Azjatę widzieć po prostu w ten sposób, no jak ja mówię w tych wszystkich filmach, żeby miał te suche oko, żeby nie miał tej obwizji. Oczywiście ideału nie ma, żeby miał te walory użytkowe. A kiedyś było też tak, że na tych, no było forum psiarnia, naprawdę, sam pisałem tam artykuły, tworzyła je Maria, dzisiaj te forum po prostu nie istnieje, chyba nawet, chyba jedno zdjęcie widziałem, tylko okładki tego forum w jakiejś tam grafice, kompletnie już nie istnieje. Trzeba też podziękować, nigdy się nie spotkałem z pani Justynie za szereg artykułów, które udostępniała na bodajże forum Molosy czy Ksylom, bo były takie fora. I bardzo dużo się stamtąd można było dowiedzieć. Osoby nie znam, serdecznie też Pani dziękuję, to były moje początki i do dzisiaj mi to gdzieś towarzyszy. Dzisiaj się też to wszystko zmieniło, bo trzeba powiedzieć jeszcze, że jeżeli chodzi o Azję, nie ma takiego wypasu jak kiedyś. Po głowie wilków też jest o wiele mniejsze. Ci czabani też nie są takimi czabanami z pokolenia na pokolenie jak byli, bo często są to ludzie w przypadku, których psy tam nie interesują i po prostu chcą sobie sezonowo zarobić. Także ten wypas tych owiec też można powiedzieć do tego, co było 30-40 lat temu, to obumarł. Dzisiaj też oni mają hodowlę, prawda, bo też oni chcą jak gdyby odtwarzać tą rasę i te walory użytkowe też się gdzieś tam w tym wszystkim zgubiły na dzień dzisiejszy. Także ten Azjata, jak się na niego spojrzy, jest to pies dumny, piękny, bez dorabiania teorii. Nie kupujmy też smoków wawelskich, niech twórzmy legend o bazyliszku i innych historii, bo te legendy o bazyliszku, czy smoku wawelskim, czy potworze zlotne, czasami są małe do tego, co się mówi o Azjacie. I przede wszystkim na sam koniec chcę powiedzieć jedno. Azjata jest genialnym psem o nieprzeciętnej inteligencji. Teraz się spotkałem z tym, że właściciel psa ode mnie, który ma tam 11 miesięcy, powiedział mi, panie Romku, jakby ten pies mógł jeździć samochodem, to by jeździł, jakby mógł mówić, to by mówił, dosłownie panu powiem. A miałem różne psy. Pozdrawiam serdecznie tego pana, zresztą kaskadera z Warszawy. Także jest to pies nieprzeciętnej inteligencji, nie pozwólmy robić byle czego, byle komu. A są ludzie, którzy 2 lata temu jeszcze, czy rok temu nie wiedzieli w ogóle o tej rasie, a dzisiaj są po prostu takimi ekspertami. No tak się nie da, no. Mi to zajęło lata, jeszcze lata pewnie zajmie. Natomiast no, mogę się pochwalić, tym możemy w naszej hodowli Duchy Gór, że te psy,
No mamy świetne dzisiaj, ja się tego nie wstydzę, pokazuję to i tyle. Dziękuję serdecznie Państwu za wysłuchanie mnie. Oczywiście większość z tego to na pewno Państwo z tych rzeczy żeście wiedzieli. To by było na tyle. Pozdrawiam, kolejne filmy się ukażą. Na pewno ukaże się film, jak wychować owczarka środkowoazjatyckiego i owczarek środkowoazjatycki i dzieci. Bardziej obszerny materiał, bo tego Państwo chcecie się dowiedzieć. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego w nowym roku 2019. Państwu życzę wesołych świąt. Do widzenia.